25 stycznia w Przysusze odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości Bliżej Ludzi Polska jest jedna, podsumowująca cykl wyjazdów władz partii do wszystkich powiatów w Polsce. W trakcie konwencji rozmawialiśmy z jej uczestnikami. Jak pana zdaniem wygląda ta Polska właśnie z perspektywy tych powiatów? Czy Donald Tusk, który praktycznie rządzi z Warszawy, jest w stanie wczuć się w problemy zwykłych, prostych ludzi, którzy właśnie tutaj dzisiaj przyjeżdżają, reprezentując powiaty całej Polski? Dziś wszystkie drogi prowadzą do Przysuchy. Przedstawiciele wszystkich powiatów, ponad 300 powiatów w Polsce, przyjeżdżają do Przysuchy, żeby pokazać, że Polska to nie jest Polską tylko dużych miast, ale również tych małych miasteczek, takich jak Przysucha, kilkutysięcznych miast akurat w województwie mazowieckim, ale dość odległych od stolicy Mazowsza, od Warszawy. Dziś Prawo i Sprawiedliwość jest w Przysusze, aby pokazać, że sprawy mieszkańców prowincji są równie ważne. Rządzący zajęli się sobą, natomiast Polska lokalna ich nie interesuje. Jedynie ich interesuje wizyty kurtuazyjne po to, żeby się pokazać w takiej czy innej rodzinie, w takim czy innym miejscu. My mieliśmy tutaj przykład naoczny sprawności państwa i dbałości o swoją powinność, bo w 2011 roku nawiedził nas tutaj huragan, który zdemolował północną część powiatu, tak zwane Zagłębie Paprykowe. Ja wtedy obserwowałem sprawność państwa. Przyjechał tu Donald Tusk, którego interesowała przede wszystkim konferencja prasowa. Obiecana pomoc oczywiście nie w ogóle nie dotarła. My działamy całkiem inaczej niż Platforma Obywatelska i Donald Tusk, który nie skupia się na Polsce lokalnej, który nie skupia się na Polsce powiatowej. Jego interesuje tu i teraz. Jego interesują tylko duże metropolie, gdzie wszystko jest blisko. Jego nie interesują codzienne, prawdziwe problemy Polaków. Co daje Prawu i Sprawiedliwości, politykom Prawa i Sprawiedliwości spotkanie z ponad 60 tysiącami osób, które na tej trasie się pojawiły? Przede wszystkim słuchaliśmy, co mają Polacy do powiedzenia, jakie są ich główne troski, obawy. Tych obaw i trosk jest bardzo wiele. To są sprawy demograficzne, szkoły, szpitale, te problemy, o których my wiedzieliśmy, ale poznaliśmy je lepiej, bardziej szczegółowo. A mogliśmy również przekazać nasze propozycje, pokazać naszą wizję i nasz projekt zmian w Polsce i zmian w Polsce również tej powiatowej. Czy pana zdaniem rząd robi dobrze, próbując wzmacniać duże miasta, czy to nie jest kosztem tych ludzi, którzy mieszkają w mniejszych miejscowościach, w mniejszych miasteczkach? No niestety tak jest, ta tendencja się potwierdza, że obecny rząd premiera Donalda Tuska głównie dba o duże miasta. No to też różne pomysły dotyczące aglomeracji, które wprawdzie nie mają jeszcze postaci ustawy, ale choćby podział środków czy inne rzeczy o tym świadczą. My musimy bardzo mocno wspierać słabsze miejscowości, które są na wsi. Czy pana zdaniem jest pewna różnica pomiędzy tym, co dzieje się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku, a w Sieradzu czy Przysusze? Na pewno jest różnica. Myślę, że koncepcja taka, żeby tworzyć wokół dużych miast te aglomeracje i tam pompować pieniądze, jest błędna, dlatego że powinno się dawać pieniądze właśnie na te mniejsze miejscowości, na te miasta powiatowe. Moim zdaniem dzielenie Polski na Polskę A i B jest kompletnym nieporozumieniem. Polska to jeden wielki organizm i wszyscy powinniśmy współuczestniczyć zarówno w podziale środków unijnych, jak i w rozwoju gospodarczym. Dlatego też moim zdaniem ta dystrybucja środków i inwestycji powinna być równomierna i zrównoważona, a tak się niestety nie dzieje.